GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec. Już za chwilę start tego spotkania. W jakich będą grać oba zespoły? Zagłębie Sosnowiec, czyli goście. Katowice, bramkarze 31 John Murray, 35 Michał Kieler. Mistrzom Polski, arbitrzy dzisiejszego spotkania Wojciech Wrycza, Rafał Noworyta. A na liniach Soja z własnej tercy. Świetne podanie, tutaj już należąco. Tyczyński na Hunko, broni Murray. Wrzucona guma, odbita przez Spiesznego, szansa na dobitkę, jeszcze backhandem próbami. Maciasz Lindgren, trafiony Michalski, a krążą w stronę bramki Spiesznego, ale ten ponownie świetnie ustawiony. Vartinen. I Olson. Olson obok bramki. Szaury zablokował to podanie, strzał z pierwszego z prawej strony, dobitka. Przy nim Krężołek dojechał, teraz Andrej Kim, znowu zamieszanie, kieruje Michalski. Daniu ma dobrą okazję. Hitosato i broni ponownie Spieszny. Szczek zatrzymał się na obrońcy i szansa na kontratak, sam na sam Waltola. Waltola broni Murray. Koponen, ale jednak zamarkował tylko uderzenie. Teraz rzucony krążek zbity przez Olsona obok bramki. Sokaj zagrał do kolegi, Maciaś na niebieskiej. Maciaś ponownie Spieszny. Tutaj Katowiczanie skutecznie Olson i teraz Olson już w tercji ataku do prawej strony, ale no i już ładnie wygląda ten atak, nie ma spalonego Waltola, utrzymał się jeszcze do bitka, ale uratował GKS Katowice przed sytuacją sam na sam Oli Waltoli, także już Krężołek, Bepierz, ale szybciejcie Szturca, broni Murray do bitka, pusta bramka, Isaka przełożył, Isaka, wyłożenie jeszcze zatrzymany Hitosato, ale... Ryan Cook nastrzelił rywala, poprawia Cook, a Mark Lund kieruje. Butsenko, Karasiński, dobre tempo tej akcji, Karasiński, gol, ależ akcja Zagłębia Sosnowiec i mamy otwarcie tego wyniku. Arkadiusz Karasiński zdobywcą pierwszej bramki w tym spotkaniu. Świetne tempo tej akcji już od tercji neutralnej, no i wykończenie tam. Wydaje się, że między nogami Dawida Lepka strzał. Podanie nie otrzymał, no i już Katowiczanie. Ależ teraz interwencja blisko. Pod łopatką kija zawodnika jednej drużyny, raz drugi, a teraz świetne zagranie, ale Bepierz. Sam Marklund. Olson Marklund, ależ podanie Spieszny. O tam chyba w maskę dostał. Ale wrócił już Butsenko, jeszcze wyłożenie, świetna interwencja Michała Naruga. Ale jeszcze jest okazja, gol! A cierpliwość Olsona popłaciła po przyjęciu krążka. Zagrał do najlepiej ustawionego kolegi. I Benjamin Sokaj zdobywa bramkę na 1-1. Zobaczmy, tu za pleców rozpędzony Sokaj wyjechał. Sosnowiczanie już myśleli o kontratakach. Monto. Ależ podanie do lewej strony! Pomylił się Shigeki Hitosa. Koponen. Isaka, Isaka, ależ dużo miejsca i gol! Oli Isaka, powiem szczerze, nie wiem w jaki sposób zagrał, że krążek znalazł się w bramce. Tam po jakimś prawdopodobnie rykoszecie od obrońcy albo od kolegi z zespołu, ale minął tutaj dwóch rywali, trzeciego. No i zagrał w łyżwę Oli Waltoli. Wykorzystał ustawienie defensora. Tyczyński, Lindgren, Tyczyński, ależ ładnie to wprowadzili. Hokeiści z katowickiej satelity, Hitosato, świetne podanie do lewej strony, Olson, ale kapitalnie Waltola wycofał. Marklund łapie Spieszny, no i tutaj świetna pomoc. Tak, kolejny Zagłębia Sosnowiec, ładnie minięty pierwszy rywal, drugi Tyczyński. No ale już tylne okolice bramki Mareja. Teraz ależ uderzenie, łapie Murray. Tyczyński bez, było groźnie, Salo. Każdy fan hokeja lubi i pierwszy krążek trzeciej tercji na korzyść gospoda Michał Naruk. Szaur nie przejął, Marklund ma dużo miejsca, wyłożenie, ależ pomyłka. Ben panował podskakującą gumę Patryk Krężołek. Zagranie z pierwszego do Szturca, ale ten wysoko... Krążek do kolegów, tam gdzieś on się podbijał. No i teraz okazja z ostrego kąta. Butsenko. Sił, zjechał do lewej strony. Krężołek, Krężołek.
No sam próbuje gumę Sosnowiczanie i rozpędzają się prawą stroną. Szturc, ależ to przełożył na róg. Guma zbita i teraz może być groźnie, ależ wyłożenie! Ależ szczęśliwy. A Olson w odpowiedzi również, tym razem Vartinen, za plecami był Pasiut, który przejął to podanie, ależ Delmas, Pasiut, świetne podanie Hitosa, to z pierwszego, a ponownie Monto, prawa strona, strzał z pierwszego obok bramki, ale krążek wraca, panów, krężołek utrzymał się, jest strzał, ależ złapał to John Mar. Pierśnie wyjechał, a czeka spieszny na sygnał. Broni teraz Marej w okolice poprzeczki bramki GKS-u Katowice. Teraz Marej spowodował upadek przeciwnika Tyczyńskiego. Stadl, Tyczyński. Strzał łapie Marej. Już z nowym kijem Szaur pewnie będzie mógł włożyć więcej siły w ten strzał. Tym razem u Dekundy. Najpierw muszą wprowadzić goście gumę, a to się nie udaje. A tym razem myli się to rozegranie. Mark Lund i syrena kończąca. Jeszcze po syrenie pofrunął krążek w stronę bramki Mare. Słyszymy się, widzimy się pod koniec grudnia. Do usłyszenia, do zobaczenia.